Okej. Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach i dzisiaj ze mną Bartosz, którego poznałam poprzez Instagram i znajdziecie go na Instagramie pod pseudonimem Rudy Romantyk. I ja byłam niezwykle oczarowana jego contentem i z tego względu właśnie zaprosiłam go na mój kanał jako drugiego mężczyznę, z którym porozmawiam. I Bartosz promuje podejście, w którym to relacje są wartością nadrzędną w życiu, a nie dobra materialne. Jakkolwiek one również są ważne, to jednak relacje są tymi nadrzędnymi. Dokładnie tak jak moja mentorka Esther Perel, która mawia, że relacje to życie. I tym samym Bartosz, dzisiaj bardzo serdecznie Cię witam i bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się przyjąć to zaproszenie. Dzień dobry. Cześć Sabino, to dla mnie jest zaszczyt, że mnie tutaj zaprosiłaś. Czekam na serię pytań, bo wiem, że są ciekawe. Tutaj taki trochę do przodu wyjdę z tym, co będzie. Już wiem, jakie są pytania, więc są bardzo ciekawe, dlatego czekam, aż je zadasz. Bardzo się cieszę, podoba mi się Twój entuzjazm. I dziękuję, że od razu możemy przejść do rzeczy. Ja, pierwsze pytanie, jakie mnie bardzo interesuje, to jest, jak to jest, że doszedłeś do tego punktu, w którym jesteś i wybrałeś robić to, co robisz? Jaka historia za tym stoi, powiedz? Historia jest bardzo prosta. Jeżeli jest się rudym chłopakiem z małej miejscowości, jaką jest Chorzów, to trzeba czymś się wyróżnić wśród kobiet, jeżeli chcemy oczywiście mieć dziewczynę, tak? I w momencie, w którym doszedłem do tego, że lubię robić takie rzeczy dla dziewczyn, czyli lubię dawać kwiaty, bardzo mi się to podoba, lubię robić niespodzianki, to był ten mój wyróżnik, który powodował, że wśród dziewczyn byłem postrzegany jako bardziej atrakcyjny, pomimo tego, że byłem rudy. I odkąd pamiętam, zawsze wszystkie moje dziewczyny były bardzo ładne, a ja, no powiedzmy sobie szczerze, nie byłem najprzystojniejszym. Jednocześnie nadrabiałem tym, że dbałem o relacje. I tak zbudziło się we mnie takie przekonanie, że te relacje jest najważniejsze, że budowanie relacji to jest to, na czym powinienem się skupić. I dlatego właśnie w momencie, w którym padłem na ten pomysł już lata temu, jak budować, właśnie chciałem stworzyć taką markę na YouTubie na początku. Teraz przeniosłem się trochę bardziej na Instagrama, ale początkowo było to na YouTubie, takie filmiki 5-minutowe. Z przyczyn tam, nieważne jakich, bo nie będziemy się zagłębiać, nie wyszło mi to, bo to było powiedzmy 8-10 lat temu. I postanowiłem znowu spróbować jeszcze raz, bo widzę tutaj taką niszę wśród ludzi, że właśnie wśród moich znajomych nawet, że nie jest tak. Nie dbają aż tak bardzo o relacje, jak o dobra materialne, jak dążą cały czas, gonią za czymś, jednocześnie zaniedbując w tym relacje, czy to z dziećmi, czy to z żoną, czy to w ogóle z rodziną jeszcze. Dlatego stwierdziłem, że fajnie by było pokazać inny styl życia, że niekoniecznie wszystko, co najdroższe, to jest najfajniejsze, tylko właśnie, żeby skupić się na tych relacjach. I tu I ja. relacje, no właśnie, relacje w Twoim wypadku, na których skupisz się najbardziej? Z moją partnerką. Z Twojego kontentu oczywiście wynika właśnie, że to jest Twoja relacja z Twoją partnerką. Ale rzeczywiście, które uważasz, że są tymi najważniejszymi i jak o nie faktycznie dbać wtedy? Tak, jeżeli chodzi o relacje, to najważniejsze są z partnerką, z tego względu, że 90% czasu spędzamy właśnie z tą osobą w jednym mieszkaniu. Dlatego bardzo istotne jest to, żeby z tą osobą bardzo dobrze się czuć. Bo jeżeli idziemy przez życie przez 10, 20, 50 lat i 90% czasu spędzamy z tą osobą, no bo my akurat teraz z Eweliną mamy zdalną pracę, więc to jest dosłownie 90%, bo nie wychodzimy na te 8 godzin do pracy, to trzeba się dogadywać. I pandemia bardzo fajnie to zweryfikowała, jak właśnie to istotne, bo siedzieliśmy jeszcze więcej, bo w pandemii nawet ciężko było gdzieś wychodzić. Tutaj jakieś zakazy, oczywiście my trochę je łamaliśmy. Jednocześnie było to bardzo fajne, bo przez cały ten okres jeszcze bardziej się zżyliśmy. Gdzieś tam krążyły memy zawsze w internecie, że pandemia i nagle są rozwody, bo ludzie siedzą ze sobą w domu i rozmawiają. No właśnie, to jest problem, bo oni ze sobą nie rozmawiają. Chodzą po 8 godzin do pracy, przychodzą do domu, siedzą na telefonie, potem znowu idą do pracy i tak w kółko. No i mają te wszystkie dobra materialne, kupują sobie super rzeczy, myślą, że są szczęśliwi, bo w momencie kupienia jest ta gratyfikacja, dopamina nam skacze do góry, mamy super telefon, ale po tygodniu my już nawet nie zwracamy uwagi, że mamy najpiękniejszy telefon, najpiękniejszą meblościankę czy telewizor. I zostaje to życie. No i potem ludzie znowu sobie coś kupują, idą w ten konsumpcjonizm, bo myślą, że to im znowu da szczęście. Zamiast wrócić do podstaw, czyli do budowania relacji. Bo my jako ludzie nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby przebywać w stadzie. Dlatego te nasze stado, które jest w domu, z którym spędzam najwięcej czasu, tu powinniśmy się najbardziej skupić. Oczywiście dalsza rodzina, dalsza, dalej bliska, tylko rodzina, z którą mniej spędzamy czasu, rodzice, dla mnie są turbo ważni. Dlatego też, jeżeli chodzi o brata, siostrę, rodziców, to dbam najbardziej o te relacje.
To bardzo ważne, co mówisz, i z mojej praktyki w ogóle, jako że pomagam no, głównie kobietom, ale też pracuję z parami, to przyznaję, okres pandemii naprawdę zweryfikował, kto jest ze sobą zżyty i komu zależy na relacji, a komu wydawało się, że zależy mu na relacji. I tu naprawdę rzeczywiście to wytrząsło te pary, które są gotowe do pracy ze sobą, a które no, uznały, że no, zeszliśmy się, to sobie będziemy ze sobą. A potem się okazało, że jednak nie, że to nie tak nie działa. I okazało się, że wcale nie potrafią ze sobą rozmawiać, choć myśleli, że potrafią ze sobą rozmawiać. Z czym wy się mierzyliście w ogóle na początku właśnie pandemii? Bo to też nie był jakiś taki łatwy moment. Jeżeli się z czymś mierzyliście, to podziel się może, jeśli chcesz. I jak to przeszliście? Jak to dla was było? Jeżeli chodzi o moją partnerkę, to mam też to szczęście, że jest bardzo rozwojowa. Więc wszystko od razu przegadujemy. Nie ma czegoś takiego jak ciche dni, że tydzień się do siebie nie odzywamy. Wiadomo, jak trochę się mocniej poprztykamy, no to jest no doba. Nie potrafimy dłużej niż dobę się do siebie nie odzywać, bo po prostu nas nosi i chcemy to od razu przegadać. Od razu to przegadujemy i nie ma problemu. I przez cały czas, przez większość życia, odkąd przeczytałem taki cytat, że jeżeli robimy, to jest chyba Tichard Ekera, i jest taki cytat właśnie, że jeżeli robisz ciężkie rzeczy w życiu, to życie staje się łatwe. A jeżeli robisz w życiu łatwe rzeczy, to życie staje się ciężkie. I cały czas gdzieś to mam z tyłu głowy, dlatego ja jako osoba staram się robić cały czas ciężkie rzeczy, żeby mieć łatwe życie. Dlatego nie uważam, że mam ciężkie życie z tego względu, że zawsze oszczędzałem. Jak przyszła pandemia, no to musiałem się zwolnić z pracy, bo nie było pracy. I poszedłem na wolne i okazało się, że 3 lata nie pracowałem. I po prostu utrzymywałem się z oszczędności, więc nie miałem żadnego problemu, nikt komory mnie żaden nie ścigał, po prostu miałem oszczędności, mogłem sobie pójść na wolne i stwierdziłem, że w tym czasie zbuduję markę. Więc jakby ta pandemia, pomimo że niby straszna, to mi otworzyła nowe możliwości w postaci budowania marki, bo siedziałem w domu, zastanawiałem się, co robić, od zawsze chciałem zbudować tą markę i powiedziałem sobie, bo oszczędzanie to jest mój taki konik, bardzo lubię oszczędzać. A jak przejadasz oszczędności, to dla osoby oszczędzającej jest to ból. Dlatego stwierdziłem, że póki nie stworzę marki, to nie idę do pracy. No i na początku było fajnie, no bo miesiąc tam nic nie robiłem, no ale potem widziałem, że te moje konto coraz mniejsze z miesiąca na miesiąc. I to mnie motywowało właśnie takiego, czasami na siebie trzeba takiego, jak się znamy, założyć takiego haka na siebie, żeby się zmotywować do pewnego działania. Bo miałem bardzo duży problem z mówieniem do kamery. Bałem się tego strasznie, co pomyśli rodzina, bo to co ludzie inni, to akurat hejterzy, nie mam z tym najmniejszego problemu. Jednocześnie, jeżeli chodzi o rodzinę, to najbliższą, co oni sobie pomyślą, czy mi odbiło, że ja mówię jakieś dziwne rzeczy do kamery, wychodzę, biegam z kwiatem. Totalnie się z tym zgadzam. Ja przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale jak o tym mówisz, to jest koszmar każdego początkującego twórcy. Ja, kochani, jak miałam nagrać pierwszy film na YouTube, to płakałam 2 tygodnie przed. Ja się do tego tak przystosowywałam, przechodziłam żałobę po tej mnie, tej introwertycznej, takiej zamkniętej. Nie macie pojęcia, jakim ja jestem człowiekiem poza kamerą. Kapciuchy, dresiki w ogóle, naprawdę, to jest mój świat, nie? Książeczka, jakaś herbatka i do lasu, i cisza, i spokój. Jak spotykam się z ludźmi, z przyjaciółmi, to kilka razy w roku i mam dość. A tu właśnie miałam się pokazać, wyjść przed kamerę i rzeczywiście wystawić na ten taki widok i jeszcze dodatkowo mówić o takich rzeczach, które mnie osobiście bardzo przerażały. Seks, intymność, właśnie relacje, jakieś takie trudne, tabu rzeczy. Ja się bardzo się bałam, także totalnie cię rozumiem pod tym względem. No, totalnie cię rozumiem. I doskonale w ogóle ze mną rezonuje to, co powiedziałeś właśnie, że wybierając właśnie ten ciężar odpowiednio i odpowiedzialnie, rzeczywiście to wszystko staje się później lekkie. Ja nawet kiedyś doszłam do takiego bardzo ciekawego paradoksu. Jestem przekonana, że nie jeden myśliciel zrobił to już kilka tysięcy lat wcześniej, ale to tak pojęłam po prostu sama i doszłam do takiego zdania. Jak zmienisz relację z trudem, to zmienisz wszystko. Tylko relację z trudem, to zmienisz wszystko. I naprawdę staram się o tym też bardzo często myśleć. Także mega to ze mną rezonuje i dziękuję, że się tak podzieliłeś właśnie tym, ale weszłam ci w słowo, więc nie chciałabym, żeby to... Zgubiłem wątek. Na czym chodziliśmy? Wiesz co, opowiadałeś właśnie o tym, jak radziliście sobie wewnątrz pandemii, jak rozwijałeś wtedy swoją markę, jak przechodziliście właśnie swoje kryzysy, gdzie dawaliście sobie mniej niż dobę na to, żeby to właśnie rozwiązywać. Wiesz co, może spytam o to, bo to jest bardzo ciekawe, bo to jest też moja zasada z moim mężem. My staramy się, jak tylko coś się dzieje, to od razu o tym pogadać, jakkolwiek jest niewygodnie z tym.
To nie jest coś, z czym się jakby tak z czym, co można tak łatwo wejść w taki świadomy konflikt. Jak myślisz, co jest takie istotne według ciebie, swojej partnerki Eweliny, żeby właśnie dobrze przejść taką trudność wewnątrz takiej konfrontacji, w konflikcie, żeby przejść przez to dobrze? Jak myślisz, co jest potrzebne? Na pewno samorozwój tych osób, bo jeżeli jakaś osoba nie chce się rozwijać, może mieć to jakby wpojone gdzieś tam przez rodzinę, ale to jest rzadkość to, że właśnie reflektujemy się, co ja zrobiłem źle. Zazwyczaj zwalamy, a to jego wina, jak on mógł tak powiedzieć, zamiast dobra, a co ja zrobiłem źle. I ten czas, co mówimy sobie, że nie chcemy się kłaść spać, najczęściej kłaść spać pokłóceni, oczywiście czasami się to zdarza, jednocześnie następnego dnia rano no, przechodzimy siebie, koło siebie no i no, nie idzie nie zagadać. Czasami to jest takie śmieszne, bo się zaczepiamy. To jest takie niepasujące do mojego kontentu, ale ja mam coś takiego, że wystawiam tak rękę pod usta i że ma całować na przeprosiny. No i to jest zazwyczaj takie złamanie schematu, że ja tak wystawiam, ona chyba żartujesz sobie, że ja cię teraz będę całować, ty powiedzieć to, to i to. Ale zazwyczaj to wystawienie ręki to jest właśnie takie, że chcę się pogodzić, ale to ty mnie przeproś i jakby wywołujemy to, co nas zabolało, ale że to już jest następnego dnia, to nie jest tak silne emocjonalnie, przez co jest to dużo łatwiej przegadać. Więc na pewno, jeżeli miałbym radzić komuś, to zrobić sobie przerwę, na przykład nawet 2-godzinną, no tyle, ile potrzebuje, żeby się uspokoić. No najgorzej, jak kobieta potrzebuje się uspokoić tydzień, ale to jest rzadkość. Myślę, że to częściej jest próba wymuszenia czegoś, tak. Albo próba, żeby on się zreflektował i on prosił. Jednocześnie bardzo fajnie to u nas działa właśnie te podawanie ręki, te zaczepianie, mamy coś takiego, czy to Ewelina mnie, czy ja ją, w zależności od tego, kto chce się szybciej pogodzić danego dnia. I mówię, uspokoić się, przegadać, samoświadomość, to się wypracowuje latami, samoświadomość, bycie szczerym samym ze sobą, to jest najtrudniejsza rzecz. Czyli kurde, tak. Rzeczywiście to ja nawaliłem. To się bardzo... Tym czasem nie wiem, że nawaliłem, mi ktoś tam musi powiedzieć. To się bardzo pokrywa właśnie z tym, jak prowadzę moje klientki, moich klientów w takich procesach, gdzie oni mają rzeczywiście jakieś takie spięcia, ale też z tym, jak ja to przechodzę właśnie z moim mężem i ten element, o którym ty wspomniałeś, z tym wyciągnięciem ręki, to my mamy też takie swoje właśnie, ale odnoszące się już do używania poczucia humoru w pewnej chwili. Ja tam na niego czasami psioczę po paru godzinach już na zasadzie, że jesteś taki uparty dziad, nie? Jesteś ty wredna babo, nie? I tak... Takie, co ja zrobiłem, że się z tobą żeniłem, nie? Takie... W pewnym momencie takie spięcie, ono robi się takie już po prostu śmieszne. Śmieszne, po prostu śmieszne. I my już wiemy, okej, dobra, czy my chcemy, żeby tak to trwało do końca naszego życia? Bylibyśmy z tego dumni? Też lubimy bardzo to pytanie. Wtedy bardzo szybko przychodzi odpowiedź, nie, okej, to co z tym zrobimy w takim razie? Jak chcemy się czuć? Czy my w ogóle chcemy być ze sobą? Naprawdę póki co jest zawsze tak, więc dobra, to co zrobimy z tym, co się stało? Nie? Co, no. Co tam za tym stoi? Co tam dla nas się tutaj wytrząsa z tego? I różne wnioski przychodzą. Czasami ja coś zaniedbałam, czasami on coś zaniedbał, czasami ja jestem trochę obciążona, czasem on i to wpływa na nas. Ale bardzo ważnym jest, i myślę, że też to właśnie padło u ciebie w nieco innych słowach, no, wzięcie odpowiedzialności za swój wpływ. Bo to nigdy nie jest tak, że jedna strona jest winna. No, dokładnie tak. Jak jedna strona coś zainicjowała, to druga w jakiś sposób czymś to mogła zasilić. Jakimś swoim nierobieniem albo jakimś swoim działaniem. I to zawsze się gdzieś tam po prostu miesza ze sobą. Także też staramy się pytać siebie, gdzie ja mogę zrobić coś lepiej? W czym ja zrobiłam błąd? W czym ja gdzieś nawaliłem? Co ja mogę robić właśnie trochę lepiej? I to są bardzo piękne rozwojowe rozmowy właśnie. I to, co jest bardzo istotne, no właśnie, taka zdolność do autorefleksji. Wewnątrz relacji również, bo to czyni tę relację dojrzałą, a nas dojrzałymi emocjonalnie, a dojrzali ludzie emocjonalnie są w stanie wejść w relację, która jest właśnie dojrzała. Bo jak nie, to jest dziecięca i wtedy jest po prostu walenie się łopatkami po głowie i no, bo to jest twoja wina, albo to jest twoja wina i to jest bez sensu. Straszna strata czasu. Tak, wyrzucanie się winy. Tak. Tylko mówię, to jest inny poziom świadomości. Wydaje mi się, że nawet strzelam, ale tak 80% ludzi w ogóle nawet na to nie zwraca uwagi. W sensie bardzo często zakupują problem, nie przegadują go, nawet w małżeństwach. I myślą, że jak to nie wiem, pod dywan zamiotą, no to i tak prędzej czy później wypłynie. A im więcej przegadujesz, tym mniej razy to wypływa, tym krótsze, mniej bolesne są te kłótnie. Więc to są same plusy takiego przegadywania. Z moich doświadczeń jeszcze wypływa, że jasne, bardzo wielu ludzi w ogóle nie przegaduje takich rzeczy,
ale jest spora część ludzi, którzy właśnie próbują je naprawić, tylko środki, jakie wybierają do tego, one nie wyciągają jakby, że tak powiem, tego chwasta z korzeniami, bo na przykład stwierdzają, okej, mamy problem, to jedźmy na wakacje. Jak gdzieś nawaliłem, no to kupię ci prezent. Ale faktycznie to jest rodzaj bardzo no takiej innej drogi komunikacji poprzez jakiś gest, ale znowu to może nie być odebrane tak, jak właśnie powinno być. I tej komunikacji jednak takiej szczerej, emocjonalnej nie da się pominąć. Nie da się tego pominąć po prostu. To jest to trochę takie, że chcemy ukoić to, co jest na zewnątrz, a jeżeli chodzi o kłótnię, to jest bardziej sfera wewnętrzna. Czyli uraziłem jakieś jej przekonania albo ma jakiś konstrukt z dzieciństwa. Na przykład ja mam taki, ostatnio do tego doszliśmy z Eweliną, że jak ona się wyśmiewa i ona bardzo często się śmieje, jednocześnie ma taki jeden śmiech, który kojarzy mi się z wyśmiewaniem z dzieciństwa. Trochę przez moją rodzinę i oczywiście nie to, że oni się jakoś nadmocnęcali. Chodzi głównie o to, że po prostu się wyśmiewali z takiej rzeczy, jak ja robiłem. I ona tym śmiechem po prostu w moim mózgu z konstrukcji z dzieciństwa tak aktywuje, że jestem cały poddenerwowany i od razu mam wrażenie, że ona się ze mnie wyśmiewa. Więc żadne kupienie prezentu tutaj nie pomoże. Tutaj jest potrzebna moja samoświadomość, skąd to się wzięło, bo też trochę nad tym pracowałem, żeby dojść, czemu mnie to aż tak denerwuje. Plus do tego to poproszenie, żeby tego więcej nie robiła. Ona robi to nawykowo, więc też ona nie robi mi tego na złość, tylko bardzo często robi to, no tak jak mówię, z nawyku, czyli zaczyna się śmiać, a ja się gotuję, nie? No i trzeba tutaj się dogadać, ona już coraz częściej panuje nad tym śmiechem, żeby właśnie się w ten sposób nie wyśmiewać, nie? Chociaż mimo wszystko ona się ze mnie nie wyśmiewa, tylko ona się po prostu śmieje, a chodzi tutaj właśnie o to, że trzeba pracować nad wnętrzem, czyli to, że jak się pokłócicie i kupisz jej kwiaty, okej, super gest, jednocześnie nie załatwia sprawy, czyli tej przyczyny tego, z czego to się wzięło, że ją to boli, co on powiedział, bo on często nie chce jej skrzywdzić. I bardzo fajne dogadanie się ze swoim partnerem na samym początku, że cokolwiek mówię, nie chcę cię skrzywdzić. Chociaż to też są wyjątki, bo ja jestem akurat taką osobą, biję się w pierś, że czasami chcę skrzywdzić, ale to wynika też z jakichś moich dziecięcych konstruktów, czyli to, że właśnie dziewczyna mi dowaliła czymś, chociaż nawet czasami o tym nie wie, a ja chcę się jej odbić tym. Czyli mówię też przykrą rzecz, którą wiem, że ją zaboli, po to, żeby ta negatywna energia ze mnie zeszła. I od razu się reflektuję, wiem, że to robię i od razu je mówię i od razu przepraszam. No, to poruszasz bardzo ciekawą rzecz. Jedna z moich mentorek, dr Shefali Sabari, ona wspomina, że relacje są, a szczególnie te partnerskie właśnie, one są po to, żeby odtwarzać schematy, które mamy i naprawiać je. I to czyni ją dojrzałą, bo wiele relacji po prostu odtwarza schematy bez tego drugiego komponentu. Ale jeżeli widzimy, że właśnie coś się dzieje, coś nas triggeruje w drugiej osobie, szczególnie takie momenty właśnie, coś nas triggeruje. Tak jak ciebie właśnie, gdy mówiłeś o tym śmiechu, bo ja również mam takie sytuacje. Mogę przytoczyć taką, gdzie pamiętam, jak byłam dzieciakiem i mój tata do mnie podchodził czasami, tak podchodził do mnie od tyłu i tak mnie łapał, pamiętam, za barki i tak kolanem mnie tak właśnie tak niby kopał po pupie i tak... Tak, no rusz się, no zrób coś takie, to było takie niby żartobliwe z jego strony, a mnie to strasznie bolało, strasznie wkurzało. I on tak robił naprawdę bardzo długo. I pamiętam, że mnie to bolało, bo ja mu mówiłam o tym, że mnie to boli, że ja tak mentalnie po prostu. I on to wyśmiewał właśnie, że tam ty nie masz poczucia humoru. No to się czułam jeszcze gorzej. I któregoś razu układałam jakieś tam naczynia chyba do szafki czy coś takiego i mój mąż do mnie podszedł właśnie i tak położył mi dłoń właśnie na barku i tak podciągnął kolano właśnie i tak mnie uhaczył, tak zahaczył mnie o pośladki i ja się poczułam tak striggerowana po prostu, spojrzałam na niego, co ty robisz? I on automatycznie wiedział, że coś mnie po prostu za mocno dotknęło i on mówi, no żartowałem, powiedział dokładnie tak jak mój tata, a ja na niego patrzę i mówię, bo już wiedziałam, że to jest moje, on nie wiedział, że to jest moje, nie? On nie wiedział, że on to robi. On widzi po mojej reakcji, że coś się dzieje, więc ja, okej, sorry, wiesz co, musisz znać historię, okej? Bo w tym momencie mój system nerwowy nie jest tutaj Sabina Wolter koło 40, tylko Sabina Wolter lat 13. Dokładnie. A ty masz w tym momencie, ja projektuję na ciebie mojego tatę, a ja nie chcę, żebyś był moim tatą, bo jesteś moim mężem i z tobą uprawiam seks, więc takie świadome używanie wstrętu w tym momencie. W każdym razie to było bardzo istotne, że on tego wysłuchał, przeprosił mnie
powiedział, że mu przykro. Ja powiedziałam, że mi przykro i że przepraszam, że wrzuciłam go w ogóle w tę rolę, bo on jej nie wybrał. Ja wrzuciłam w tę rolę. I podziękowałam za to, że mnie wysłuchał. I to schemat rozwiązany. Bo to, co jest bardzo fajne, jak się przejdzie ponad taki trigger, on jest rozładowany potem. I nawet teraz, gdyby on na przykład rzeczywiście zrobił coś takiego, to byśmy się z tego śmiali. Ale to właśnie wymaga takiej bardzo dużej dozy świadomości do siebie i takiego dystansu. I właśnie dyskusji. Także bardzo Ci dziękuję, że podzieliłeś się akurat tym, bo to są delikatne sfery, takie też pokazujące. Jesteśmy wrażliwi, bezbronni, a potem, jak czujemy się bezbronni, to atakujemy. Czasami tak bywa. Dokładnie. Dokładnie. Bardzo, bardzo często, że atakujemy. No właśnie, a powiedz teraz, bo pięknie mi się z Tobą rozmawia, ale mam teraz takie inne pytanie. Powiedz, jak można sobie pomóc nam, naszym relacjom, żeby one były właśnie takie spełnione, żeby one były szczęśliwe, żebyśmy potrafili rzeczywiście w nich funkcjonować. Co myślisz, że trzeba zrobić albo jakimi powinniśmy się stać, żeby one faktycznie takie były? Na pewno na początku bardzo chamska szczerość sam ze sobą. Czyli zanim wejdziemy w relację, być szczerym, znać swoje najsłabsze strony i być ich świadom, bo to jest bardzo ważne. Czyli samoświadomość, szczerość sama ze sobą i książka, którą bardzo polecam, czyli Porozumienie bez przemocy. I jeżeli ja tego jeszcze nie potrafię, na razie tylko o tym gadam, jestem bardzo zafascynowany książką, Porozumienie bez przemocy, czyli taka komunikacja nieantagonizująca. I to, jak my rozmawiamy ze sobą, czytając tą książkę i te wszystkie przykłady, nie będę ich to teraz przytaczać, głównie chodzi mi o to, niech każdy sobie przeczyta sam i zrozumie tak, jak właśnie on to rozumie. Jednocześnie jest to genialna książka właśnie po to, żeby zrozumieć, jak my atakujemy często ludzi. Wychodzę, ubieram się, wychodzimy razem, ona, w tym idziesz? W teorii tylko pytanie, a w praktyce atak. Tak, często jako ludzie bardzo często kogoś atakujemy, jednocześnie w ogóle nie mamy z tej świadomości, jak często wprowadzamy tą osobę w taką, jakby to nazwać? W sensie nasz gadzi mózg wtedy jest atakowany, czyli my od razu czujemy, że ten ktoś nie akceptuje nas. A my jako ludzie chcemy tej akceptacji. Jeżeli to jest naszej, jeżeli jesteśmy parą, jeżeli to jest naszej relacji, że ktoś nas właśnie atakuje, to jest to bardzo niemiłe uczucie. I tutaj właśnie ta książka pokazuje, jak unikać tych wszystkich rzeczy. I to tam są takie kruczki, które ja w życiu bym na to nie wpadł, gdybym tego nie przeczytał. Dlatego szapoba dla tej osoby, która napisała, nie pamiętam autora, ale jeżeli wpiszecie sobie, bo sporo książek przeczytałem, więc jakoś mi się mieszają te wszystkie, nie mam pamięci w ogóle do i tytułów i do tego, ale i do osób, które to napisały, do autorów. Jednocześnie ta książka jest tak dobra, że właśnie ten tytuł to mam cały czas w głowie i taki trochę mój mentor, który nawet mnie nie zna, tylko kupuje od niego kursy, Damian Redmer z Rozwojowca. Nie wiem, czy kojarzysz, też jako jedyną książkę, jedyną w ogóle z wszystkich książek, które przeczytał ich też setki, to właśnie poleca tylko tą, jeżeli miałby jakąś polecić. Ja myślę, że możemy znaleźć tę książkę później, jak już skończymy rozmawiać i ja po prostu załączę ją w opisie filmu, tak żeby zainteresowani mogli ją sobie ewentualnie znaleźć. Także też dziękuję Ci za polecajkę. Ale fakt, to jest mega trudne właśnie być dla siebie tym takim dorosłym, który się sobą zaopiekuje w momencie, gdy właśnie czuje się atakowany, bo ta druga osoba, ona nawet nie wie, że ona to robi. Ona często po prostu nie wie, że to robi. A nam się wydaje, o ty złośliwy typie, jak możesz? A to często wcale tak nie jest. Pamiętam taką ciekawą sytuację, jak któregoś razu zrobiłam obiad i bardzo mi zależało, żeby mojemu mężowi smakowało, wiadomo. My mamy taki swój rytuał, my po prostu codziennie jemy razem. Nam to zajmuje tak godzinę, my tam wtedy mamy taki, spotykamy się właśnie, rozmawiamy o dniu, dzielimy się tym, co było fajne, co tam robiliśmy i w ogóle. I on tak w pewnym momencie, tam pamiętam, jakieś warzywo nadział na widelec i tak mu się przygląda. I ja w tym momencie poczułam się tak, jak gdybym zrobiła coś nie tak. I się zastanawiam, o co komand, więc się go pytam, czy wszystko w porządku.
nie podoba ci się to warzywo? Ja mogę je wziąć w ogóle, nie? Jak nie chcesz, to tego nie jedz, nie? A on mówi, no ale ja po prostu patrzę na jedzenie, o co ci chodzi? A, okej, okay, czyli ty się rozkoszujesz jedzeniem, a ja czuję się atakowana, że ono ci się nie podoba i od razu chcę ci je zabrać, tak? Okej, okay, dobra. Okay. Sorry. Ale w tym momencie pewnie potrzebowałam znowu też takiego kopa do siebie. Nie, to są takie śmieszne rzeczy. Tak, ja się teraz też pokazuję z takiej bardzo, bardzo nieporadnej ludzkiej strony, gdzie po prostu non-stop jakieś fuck-upy robię wewnątrz tej relacji. Ale to właśnie czyni ją taką mądrą, taką dobrą, że może się też ze mną zgodzić. W momentach, kiedy rzeczywiście stawiamy się w tej takiej swojej bezbronności, takiej otwartości, trochę wyeksponowaniu na taki atak, to de facto to jest też bardzo odważne. Żeby to pokazać, tak, nazwać to jest bardzo... i wziąć jako swoje. Swoje. To nie... boli mnie. Trochę ty to spowodowałaś, jakby czy tam spowodowałeś, wyniosłeś to na wierzch, ale to jest moje. I jest mi z tym głupio. I myślę, że to jest bardzo odważne. Tak, tak, to jest bardzo ważne, bo tak, bo te konflikty dużo szybciej się rozwiązują, bo ta osoba wtedy ma większą empatię. Jak mówię, dobra, to moja wina, to jest mój konstrukt z dzieciństwa, a nie, bo ty jesteś taki, śmaki i owaki. Bo jak zaczynasz wymieniać, jaki ty jesteś, w ogóle wszystkie zdania, ty jesteś taki, w formie negatywnej, bo jak ty jesteś piękny, no to wiadomo, że jest. Ale ty jesteś taki niepoukładany, to jest od razu atak i ta osoba nawet do końca nie słucha tych argumentów, tylko od razu wystawia swoje kolce na nas. Dlatego bardzo ważne jest właśnie, jak mówimy, wiesz co, to nie jest do końca twoje. I tu właśnie jest ta samoświadomość, szczerość samym ze sobą, to co mówiliśmy. Czyli to jest mój problem z dzieciństwa, proszę nie rób tak, bo mnie to strasznie denerwuje. I w ogóle ta osoba mówi, podchodzi bardziej empatycznie do tego, dobra, ty miałeś takie problemy, to teraz, dobra, nie będę tego mówić, bo wiem, że cię to bardzo boli, wiem, z czego to wynika teraz i jest w stanie właśnie użyć tej empatii do załagodzenia całej sytuacji. Więc bardzo, bardzo polecam tak w ten sposób. Miałem jeszcze jedną myśl, przed chwilą chciałem powiedzieć, ale mi wypadło. Tak fajnie mówisz i już przeszedłem na drugi wątek, ale zaraz to pewnie wróci. Jak wróci, to po prostu powiedz. Ale fajnie, rozmowa super płynie i to też tylko znaczy, że mówimy o tematach, które są bardzo życiowe i bardzo ważne i to, co chyba mnie boli najbardziej, to to, że takich rzeczy to się w szkole na przykład nie uczy. I przykłady, jakie mamy tam z domu czy z relacji, jakie obserwujemy, one też rzadko kiedy są takie godne powielania. No i to jest trudne właśnie dobierać sobie takie narzędzia i sposoby, żeby to było dobre i funkcjonowało dobrze i sprawiało, że czujemy się w tym właśnie tacy wzmocnieni. I wiesz co, chciałabym przejść do kolejnego pytania właśnie z tego, co teraz powiedziałam. Tutaj się rodzi to kolejne pytanie. Co ciebie z kolei frustruje najbardziej w tym świecie, wewnątrz tej niszy, która ciebie tak interesuje, którą ty się zajmujesz? Co cię najbardziej w tym właśnie, może tak, nie wiem, czy wkurza, czy boli? Zasmuca. Mojej niszy. To jest bardzo ciekawe pytanie pod tym względem, że jeżeli o nisze, w ogóle o social media, bardzo mnie denerwują. Wiem, jestem trochę hipokrytą, bo sam na nich działam. Jednocześnie strasznie irytuje mnie to, co mówiliśmy na początku, czyli clickbaitowe na przykład informacje. I to po prostu zalewa, ja to nazywam shit content, czyli taki gówniany content, on po prostu zalewa social media. I ludzie nie są świadomi, jak działają social media. Czyli im bardziej ty udostępniasz, im więcej komentarzy dajesz, tym bardziej algorytmy wybijają dany filmik. I w momencie, w którym ktoś idzie z gołą dupą przez miasto, tańczy sobie i ma, nie wiem, jakieś głupie rzeczy robi, to ludzie zaczynają się tam kłócić ze sobą w komentarzach. I zamiast napisać jeden komentarz, ktoś odpowie, jest nagle dwie osoby, generują 30 komentarzy, bo się ze sobą kłócą i oni myślą, że jak oni napiszą ten komentarz, to wtedy, nie wiem, nagle ten filmik zniknie z YouTube'a i ludzie przestaną to oglądać, a jest dokładnie na odwrót. Oni wybijają w algorytmach takie filmiki, przez co coraz więcej, i to jest takie, te kula śnieżna, to się samo napędza. Ludzie się ze sobą kłócą w komentarzach, nabijają wyświetleń potem przez to, że jest to proponowane innym ludziom, których to w ogóle nie interesuje, ale znowu jest clickbait, klikają, znowu się kłócą w komentarzach, dają lajki, udostępniają, zobacz jaki debil znajomemu. Jednocześnie im więcej udostępnień, znowu się to nakręca. Więc to jest taka rzecz, która bardzo mi się nie podoba, jeżeli chodzi o same social media. To już nawet nie moją niszę, bo właśnie chodzi o to, że bardzo ciężko jest mi się przebić. 2 lata zbieram 5 tysięcy. Potem widzę, jak jakaś dziewczyna zrobi coś głupiego w internecie, wystawi tyłek i ma nagle 100 tysięcy w pół roku. No i nie, że się porównuje, chociaż trochę tak. Jednocześnie bardzo, bardzo jest to smutne, że słabej jakości content dużo lepiej się sprzeda przez to właśnie, niż taki bardziej wartościowy content. Czyli taki jak ty czy ja robimy, to 5 tysięcy.
mam w głowie coś takiego, że no, najlepsi, jeżeli chodzi o rozwój, bo można zamknąć to w klamrze, że my jesteśmy od rozwoju, tak? Czyli samoświadomość, polepszanie samego siebie, swoich relacji, pracowanie nad relacjami, czy to tym bardziej intymnymi, czy normalnie, to będzie nam ciężko zdobyć publiczność na milionowych tych subskrypcjach na przykład, czy followersów. Bo rozwojowiec to jest właśnie ten Damian Redmer, który właśnie ma taki bardzo fajny content, taki no genialny, no to on ma chyba 300 tysięcy. Mateusz Grzesiak też, jeżeli zajmuje się rozwojem, to nie wiem, czy ma 300 tysięcy w ogóle, może 200 tysięcy. A jakaś dziewczyna, co jest bardzo ładna, wrzuca tam jakieś półnagie zdjęcia, ma nagle koło miliona. Jasne. I głównie o to mi chodzi, to mnie tak najbardziej, czyli może nie moja nisza, jest to powiązane z niszą, bo nie mogę się wybić na przykład dalej niż bym chciał, czyli na takie 100 tysięcy na przykład obserwujących. Wiadomo, że liczba nie jest najważniejsza, chodzi o jakość, o konwersję, ile osób komentuje, ile jest zaangażowanych. Jasne, zgadzam się z tym. Jednocześnie widać to po liczbach, bo takie konta, to co ty mi napisałeś też, że ja mam tylko 5 tysięcy. Ty masz aż 5 tysięcy, bo w tej niszy, w której ty pracujesz, 5 tysięcy to jest jak 200 tysięcy w innej niszy. A w takiej shit content to nawet milionowej. To wow, okej, to zmieniam zdanie w takim razie i bardzo ci dziękuję za oświecenie. Mam aż 5 tysięcy. I to wierzę, że szybko tyle są. Masz aż 5 tysięcy. W każdym razie... No, ja jeszcze nie. Ja bardzo ci dziękuję za to, że tym się akurat podzieliłeś. Może... Ja się też z tym zgadzam zresztą. A dla mnie to też jest takie przykre generalnie, że ten internet to jest taki... Jak słyszę ludzi, którzy mówią, nie wiem, że ja nie oglądam telewizji, ja wywaliłem telewizor w ogóle. Okej, dobra, ale co ci proponuje YouTube albo TikTok? I to jest na podstawie tego clickbaitu, nie? Na podstawie najczęściej oglądanych treści, a najczęściej to są takie, no nie wiem, no małe dzieci, kotki, coś tam. I no, ja wiem, że ja nie mogę w tym momencie być hipokrytką. Czasem oglądam kotki w internecie, okej? Czasem oglądam jakiś, nie wiem, jakiś śmieszny content. No nie zdarza mi się to często, bo ja generalnie jestem twórcą, więc ja jakby nie skupiam się na konsumpcji treści, ale na ich tworzeniu. Ale fakt, czasami mnie boli właśnie, że tych treści, które są, gdzie jakby no jest to forma po prostu, jest to coś, co ma zabawić oko albo przykuć je na chwilę, to tych jest naprawdę sporo. I też mnie boli, o czym też właśnie zanim zaczęliśmy nagrywać, też właśnie wspomniałam, ja się bardzo opierałam przeciwko temu, żeby robić tytuły, które są takie clickbaitowe. Ale zauważyłam, że jak ja właśnie gdzieś tam nazwę mój post jakimś takim tytułem, typu, pamiętam taki jeden, który bardzo przewrotnie nazwałam, dlaczego żyję w relacji z dwiema osobami, w intymnej relacji z dwiema osobami. Jeny, jakie ten post miał po prostu przebicie, to jest szok. A mi chodziło o to, że żyję w relacji ze sobą i z moim mężem. No. Ale dobry, dobry. Samym kliknął. Ale tu trzeba było po prostu przeczytać post. Ale tak, i ten... Z czasem zaczęłam się nawet trochę bawić, szczerze mówiąc, bo zauważyłam, kto rzeczywiście czyta takie treści albo ogląda takie filmy, co jest ciekawe. I pamiętam jeszcze taki zabawny post, to już jest takie w ogóle taka super klasyczna historia. Napisałam posta, gdzie tytuł to był Wzięłam rozwód. I chwilę później dostałam parę wiadomości od mojego brata, który pisał, że jego kumple się pytają, czy Sabina jest wolna. A ja w tym poście napisałam, że wzięłam rozwód z dawną wersją mnie, żebym mogła być teraz szczęśliwa ze sobą i z moim mężem. No ale to jest siła tego clickbaitu, no ale to faktycznie, to weryfikuje odbiorców. I to jest okej. Okay. I to jest pewnie tego też rola, żeby właśnie no trochę wytrząść niektórych ludzi, bo no nie każdy po prostu zagłębi się w czytanie i nie każdy po prostu wyniesie z tego wartość dla siebie. To jest też okej. Okay. Bo ja też byłam na tym etapie dawniej. To było, no takie to było, po prostu. Ale fakt, bywają momenty, że to po prostu tak po ludzku wkurza. Wkurza po prostu. Dokładnie. No okej. Okay. To mam teraz takie pytanie. Chciałabym się ciebie spytać o twój punkt widzenia odnośnie... Czekaj,
Przepraszam, mogę tylko jeszcze się odnieść do tamtego pytania, co, do wcześniejszego. Co mnie denerwuje w mojej niszy, to też jest trochę powiązane z social mediami, czyli według mnie, to jest bardzo mocne, co powiem, bo 80% osób, które mnie obserwuje, to są kobiety. Jednocześnie uważam tak, że przeglądanie Instagrama, pomimo że jesteśmy nawet świadomymi osobami, trochę niszczy nam postrzeganie świata, bo mamy takie wrażenie, że ludzie wszyscy mają pięknie, że mają piękne wakacje, że mąż o nich dba, że ten facet o nich. I ja też jakby kreuję coś takiego w internecie, no bo oczywiście pokazuję te lepsze strony, żeby, bo chcę zachęcić mężczyzn do tego, żeby dbali o swoje relacje. I w momencie, w którym teraz ja to pokazuję cały czas, że jest tak pięknie, ja przynoszę te kwiaty, tu kwiaty, tylko chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że to nie tak wygląda. My się kłócimy, my nie jesteśmy pięknie ubrani przez sobie cały czas. Czasami w brzydkiej, brudnej, trzydniowej koszulce obok siebie leżymy i się nie przytulamy, jesteśmy pokłóceni. To nie jest tak, że pięknie zawsze wyglądamy, zawsze jesteśmy w pięknych miejscach, robimy piękne, cudowne rzeczy, których ty akurat nie robisz, bo scrollujesz to, nie wiem, u siebie w pracy. Trzeba mieć świadomość, że wszystko, co jest w internecie, to jest kreacja, pokazanie tego, co chcemy pokazać, a nie prawdziwe życie. I według mnie social media strasznie, zarówno kobietom, jak i mężczyznom, psują światopogląd, obraz świata, jak to naprawdę wygląda. Nie wierzcie w to, że ci celebryci są cały czas uśmiechnięci. Oni mają piękne zasięgi, oni mają cudowne samochody, ale potem się okazuje, ostatnio jakiś chłopak skoczył z dachu na głowę, bo po prostu nie potrafił wytrzymać presji. I nagle się okazuje, że on ma wiele problemów, których nie rozwiązał właśnie w relacjach. Samym sobą. Jasne. I pokazują tylko to, co jest na wierzchu, czyli te dobra materialne, nie pokazują tego, co jest w środku i co jest za kulisami. I trzeba to wiedzieć, że nie wierzcie w to, co widzicie w internecie, nawet u mnie na kanale. To jest jakiś drogowskaz, w którą stronę iść, co robić, żeby było lepiej. Jednocześnie sam nie do wszystkiego się zawsze stosuję, bo to jest ciężkie. To są właśnie te trudne rzeczy, które potem tworzą nam łatwe życie. I zachęcam do robienia ciężkiej rzeczy, które tworzą łatwe życie, bo wierzę, że to nam pomoże. Jednocześnie nie fokusujcie się, że tak wygląda moje życie, bo kompletnie nie wygląda, że stary nie, Mercedesem. Nie, to nie jest tu codzienność, się... to są efekty. Nie? To nie jest codzienność, to są efekty. I to zdecydowanie, to dziękuję, że to dopowiedziałeś w ogóle. No właśnie dla tych z Was, którzy oglądają Bartosza po raz pierwszy i poprzez mój kanał, to no właśnie, no Bartosz tworzy content przede wszystkim dla facetów, jak dbać o relacje ze swoimi partnerkami. 80% jego odbiorców to są kobiety, ale ja potrafię się do tego naprawdę odnieść, bo ja pracuję z kobietami. Moją niszą jest kobieca seksualność, kobiecy seksualny potencjał. I co ciekawe, 85% moich subskrybentów na YouTube to są mężczyźni. A pośród nich 75% pośród tych mężczyzn to są mężczyźni 65+. I żeby było ciekawie, jasne, pracuję z kobietami i bardzo często mężczyźni jakby podsyłają mój content swoim partnerkom. Czasami z nimi pracuję poprzez nich. Co jest super, bo to jest naprawdę fajne. Ale właśnie zastanawia mnie, jak to jest, że ja przyciągam płeć przeciwną i ty przyciągasz płeć przeciwną. To jest bardzo ciekawe. Przypomina mi się teraz bardzo fajna mowa Justina Baldoni na TED i wydaje mi się nawet, że ona ma tytuł Man Enough albo Am I Man Enough? Tak mi się wydaje. Ale mogę kłamać w tym momencie, także to trzeba po prostu poszukać. W każdym razie Justin Baldoni na TED ma bardzo piękną mowę i on jako naprawdę taki, no taki męski mężczyzna, taki brunet, taki troszeczkę macho z wyglądu, latynos, właśnie opowiada o tym, jak sam zaczyna być bardzo wrażliwy, otwarty, coraz bardziej delikatny. Jak promuję właśnie w swoich mediach to, żeby z szacunkiem odnosić się do siebie, swoich emocji, swojej partnerki, swoich dzieci, wejść w swoją taką bardziej też miękką stronę po to, żeby być właśnie tym no, twardzielem na zewnątrz i w ogóle. I mówi, że jego treści są non-stop udostępniane właśnie przez kobiety, a jego wiadomość jest kierowana do mężczyzn. I on właśnie zadaje to takie pytanie, faceci, co jest? Czemu tak jest? Bo feedback, jaki dostaję ze strony facetów z kolei, no to jest sprowadzanie go do roli geja na przykład. That's gay. Mówię, że często ma takie komentarze gdzieś tam u siebie. That's gay, nie? W ogóle, nie? Że dziewczyna na przykład wysyła jego content swojemu narzeczonemu,
a jej narzeczony na jego tam wallu albo gdzieś tam na Insta wrzucenie, dude, you're gay. Ja takie, bo jest zdjęcie, uwaga, czułości Justina Baldoni z jego żoną. That's gay. It's takie, what? I to jest takie bardzo przewrotne, powiedziałabym, żeby już nie użyć słowa ironiczne lub nawet sarkastyczne. Ale to są takie wyzwania, które chyba no, trzeba przechodzić. W każdym razie spoglądam na to na takiej zasadzie, że no okej, okay, no takie to jest. Najwyraźniej takie to po prostu jest. A do kogo to ma trafić, to na pewno trafi, bo te odpowiednie osoby po prostu na pewno to czują i one nawet nie są obecne jakby. Nie lajkują, nie komentują, ale czytają. I do nich coś faktycznie trafia. Najczęściej ja pracuję właśnie z osobami, których ja w ogóle nie widzę w moich mediach, a zgłaszają się do mnie i mówią, obserwuję cię od 3 lat na przykład, albo binge'uję wszystkie twoje filmy i kompletnie nie mam pojęcia, z kim mówię. To jest też ciekawe, ale no to jest takie ciekawe, takie, myślę, znamie naszych czasów. No ale okej, okay, pozwól, że przejdę do kolejnego pytania. Jeszcze... No. Chciałem powiedzieć tego, że sam jestem taką osobą, że bardzo dużo osób obserwuję, ale nie mam jako, że subskrybuję, bo właśnie. Po prostu to wciąga, to potem wciąga i ja tego unikam. Jednocześnie mam takie osoby właśnie, tak Damian Redmer, on nie wie o moim istnieniu, kupiłem od niego kursy, obserwuję go cały czas, a on nawet nie wie, kim ja jestem. I jak ja bym go spotkał na ulicy, to bym powiedział, cześć, siema, co u ciebie, bardzo miło cię widzieć, a on by powiedział, kim pan jest w ogóle, nawet niku, nic, kompletnie nie znam. To jest takie śmieszne. I zdaję sobie sprawę, że takie osoby właśnie są i że wierzę w 100% właśnie to, co mówisz, że w ogóle nie znasz tych osób, nawet nie wiesz, skąd one się wzięły, nigdzie ci nigdy nic nie komentowały, a potem przychodzą i proszą cię o pomoc, bo ja też jestem taką osobą, która właśnie do takiej osoby by mogła napisać, jednocześnie w ogóle jej nie obserwuję. Rozumiem. To powiedz może, co w twoim odczuciu, jak jakość relacji, w których jesteśmy, tych partnerskich, wpływają na kobiety i na mężczyzn. Jaki jest wpływ tutaj, ta różność? Jak to odczuwasz? Z twojej męskiej perspektywy. No, bardzo złożone pytanie. No wiem. Niektóre pytania są trudne, wiem. Jeszcze raz, bo przerwało? No wiem, niektóre pytania są bardzo trudne ode mnie, wiem o tym. Ale akurat przerwało, jakbyś mogła teraz te pytania A, okej, okay. Przepraszam na emocje. Okej, okay, rozumiem. Jak jakość relacji, w których jesteśmy, wpływa na kobiety i jak wpływa na mężczyzn, według ciebie? Jaka jest różnica właśnie? Różnica? Znaczy, jak wpływa, to na pewno pozytywnie, jeżeli mamy dobrą relację, ale jaka jest różnica? Każdy związek polega na jakichś korzyściach i to, że z kimś jesteśmy, jakkolwiek chamsko to nie zabrzmi, wynika z jakichś korzyści. Czy to materialnych, czy to właśnie emocjonalnych, to jest w zależności, ale jeżeli chodzi o tą pierwszą, jak wpływa, dla mnie zawsze pozytywnie, jest coś takiego jak 9 kryteriów, właśnie Damian Redmer to przedstawia w jednym swoim kursie, co musi człowiek robić, żeby być naprawdę szczęśliwym. I tam on chyba 40 tysięcy badań, teraz nie chcę skłamać, ale bardzo dużo tysięcy badań w każdym razie przewertował, żeby dowiedzieć się, czego człowiek potrzebuje, żeby być szczęśliwym. I właśnie w tych rzeczach, na 9 rzeczy, które są potrzebne, 2 to są relacje. Relacje z bliskimi osobami, czyli tak jak rodzina, przepraszam, 3. Relacja z tą partnerką, swoją najbliższą, i relacja z obcymi ludźmi. No i jak wrócimy do tej relacji właśnie z partnerką, to według mnie to jest najważniejsze, z tego względu, co ci powiedziałem, że przebywamy ze sobą 90% czasu, a większość ludzi, no to powiedzmy nie 90, a 50, co dalej jest większością w ich przypadku, więc jakość naszego związku, im jest wyższa, tym jest wyższa jakość naszego życia. I w tym momencie, jeżeli oboje nad tym pracujemy, to i my jak mężczyzna i kobieta obojgu się właśnie podwiększa jakość życia. A to jest takie proste, bo proste to jest bardzo ciężkie na początku, ale jak to się wdroży, to potem życie jest właśnie łatwe z tą osobą. A nad tymi różnicami nie zastanawiałem się, musiałbym chyba dłużej nad tym posiedzieć, że tak na spontanie ciężko jest mi coś wymyśleć. Okej, spoko. Mam nie chcę się nie lać, lać wody, ale chodzi mi o te okay. kryteria, jakie są potrzebne, żeby być szczęśliwym. Mega ciekawy temat, będę robił na ten temat content w najbliższej przyszłości. Właśnie okay. będę wymieniał te 9 kryteriów, które są potrzebne właśnie,
Albo dobra, bo ja zadasz następne pytanie, bo wiem, jakie będzie następne, to się do tego bardziej odniosę, a może w ten sposób. To bardzo się sprytny, bo dostał ode mnie listę pytań, także wiecie, nie? Ale ja cię teraz zaskoczę, mój drogi, bo ja zadam ci takie pytanie i ono, możesz się go nie spodziewać. Ja zajmuję się też seksem i moje pytanie brzmi, jaką rolę według ciebie, jeśli gra, to właśnie seks w relacji? Jaki ma wpływ? Mm-hmm. I to też jest bardzo ciekawe, bo jeżeli odnieść się do tych kryteriów, o których przed chwilą mówiłem, to brak seksu, czy tam seks, nie ma żadnego znaczenia. Bo tam była wszystkie badania, jakie były przeprowadzone, co jest potrzebne, żeby być szczęśliwym, były też przeprowadzane na mnichach. I okazało się, że mnisi, którzy nie uprawiają seksu, są bardzo szczęśliwi. I wychodzi z tego, że seks nie jest nam potrzebny. Sam sobie wmówiłem, czy społeczeństwo mi mówią, że to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Też muszę się przyznać, że mam trochę zniekształcony obraz, znaczy muszę pracować, jeżeli chodzi o seks, ze względu na pornografię, która była bardzo wcześnie mi pokazana w dzieciństwie. Czyli pierwsze filmy porno obejrzałem w wieku 6 lat. Z kuzynami gdzieś tam odpaliśmy, ja byłem najmłodszy, było nas tam pięcioro, ja byłem najmłodszy, stąd też jak oni już byli starsi i coś oglądali, ja akurat poszedłem z nimi, obejrzałem, więc ja jakby miałem bardzo zniekształcony, czyli wydawało mi się, że całkiem czego innego potrzebuję, więc jeżeli chodzi o sam seks, to jak jesteśmy zaprogramowani, trzeba mieć świadomość, że to jest po prostu wgrany program, że niekoniecznie tak być, że jeżeli ci się wydaje, że jesteś seksoholikiem, może się okazać, że wcale nie jesteś, nie, ja tylko po prostu masz wgrany taki powiem program. Szczerze, że a propos właśnie tak zwanego seksoholizmu, to nie jest nawet coś, co de facto istnieje. To jest termin, który się gdzieś tam wkupił, ale tak naprawdę i bardzo fajnie o tym pisze na przykład Woka Jelińska, jedna z czołowych polskich edukatorek seksualnych. Uzależnienie od, inaczej, seksoholizm nawet nie jest termin medyczny. To po prostu zostało gdzieś tam wymyślone i obecnie jakoś tak się wdrożyło w popkulturę. Trochę jak czasownik zadziewać, który de facto znaczy gubić coś, a nie, że coś się dzieje. No ale okej, okay, no to już jest jakaś taka, nie wiem, nowomowa. W odniesieniu do tego, co mówisz o seksie jako takim, to ja się i zgodzę, i nie zgodzę z tym. I to jest ciekawe, możemy mieć taki nieduży, mały, nieduży konflikt, ale de facto pewnie mówimy o tym samym. I z mojej perspektywy, i tak jak prowadzę pary, z którymi pracuję, kobiety, z którymi pracuję, to seks jest niezwykle istotny. Jest bardzo ważnym elementem życia. Z tym, że to, co się zgodzę z tobą w 100%, mamy bardzo wypaczony obraz seksu. I on jest rzeczywiście mocno zainfekowany przez pornografię, do której dostęp mamy za szybko. I to robi nam ogromną krzywdę, bo kiedy myślimy seks, to no właśnie, mamy na myśli jakąś erekcję, jakąś penetrację. A to jest tak szerokie pojęcie, tak bardzo poetyckie, zawierające w sobie erotykę, intymność, bliskość, taką alchemię po byciu ze sobą. I uwaga, można uprawiać seks nawet nie mając erekcji. Można uprawiać seks ze sobą, w ogóle się nie dotykając. To, co jest istotne, to jest to, czy my po tym akcie rzeczywiście jesteśmy trochę inni. Bardzo pięknie o tym mówi Esty Perel z kolei. I nazywa intymność taką właśnie sferą, gdzie gdy spotykamy się w tej sferze, to wychodzimy po niej jako inni ludzie już, z takim głębokim wglądem w siebie samych, wewnątrz swojej duszy, z angielskiego. Intimacy to tak into me, see, we mnie patrz. I ta definicja mi naprawdę bardzo pięknie gra, że tak powiem, bo seks w takim ujęciu jest takim autentycznym spojrzeniem na siebie samych, w nagości nie tylko takiej, gdzie ciało jest pozbawione ubrań, ale w nagości poza wszelkimi fasadami, jakie właśnie próbujemy kreować, żeby się wydawać trochę lepszymi, a wcale tacy nie jesteśmy, i w nagości od fasad, które zakrywają nasz piękny potencjał. I całą naszą taką głębię, którą mamy, której się może wstydzimy albo została gdzieś wyciszona na jakimś etapie. Znowu, to jest to uwarunkowanie. Więc ja zarówno się z tobą zgadzam, jak i nie zgadzam, ale na pewno mówimy o tym samym, bo to też bardzo czuję. Z tym, że jakby no, na 100% i to jest mega krzywdzące, pornografia robi nam naprawdę duży problem. I mogłoby się wydawać, że osoby, które nie oglądają pornografii, problemu nie mają, ale naprawdę wystarczyło raz coś zobaczyć. I niejednokrotnie na moich sesjach moi klienci czy moje klientki, którzy mówią, ja miałam 20 lat dopiero, jak coś tam zobaczyłam. Naprawdę, wystarczyło raz.
Wystarczyło raz, to jest tak wizualnie pociągające, że to zostaje. I potem mamy takie oczekiwania wobec siebie, że to ma wyglądać tak, a może lepiej tak. I najczęściej jak się pytam ludzi, co to w ogóle jest seks dla ciebie, to nawet nie opowiadają o tym, co to może być. Po prostu mówią, no wiesz, seks to jest taki, taki, taki. Powinno to być, albo tego nie powinno być, albo... I tutaj zaczyna się już jakieś takie, co z tym zrobić, aniżeli jakie to jest dla mnie. I co ja przez to rozumiem. Czego w tym pragnę, a czego nie ma we mnie zgody na coś takiego. I to jest bardzo ciekawe. Tak, tak. Znowu wkłania komunikacja, po prostu. Ze sobą, swoimi przekonaniami i tym, jakie komunikujemy innym. No ale to było takie pytanie już takie poza konkursem i bardzo ci dziękuję, że postanowiłeś na nie odpowiedzieć. Byłam bardzo ciekawa, jak na nie odpowiesz. Bardzo mi. Ale dodam jeszcze może od takie siebie. Z rękawa, żeby zobaczyć ten autentyczny. Ale dodam jeszcze może od siebie, że mnisi właśnie, którzy są szczęśliwi, gdzie ja absolutnie temu nie przeczę, to są osoby, które wewnątrz swojej praktyki duchowej, to de facto to nie są osoby aseksualne albo nieseksualne. To są osoby właśnie, które są niezwykle pogodzone ze swoim wpływem energii seksualnej tak bardzo, że ona przestaje potrzebować wyrazu poprzez drugie ciało. I tym de facto jest celibat. Taki klasyczny celibat, nie taki celibat narzucony jak w katolicyzmie, tylko taki celibat. Jestem tak bardzo seksualny, że nie potrzebuję już takiego wektoru z innego człowieka do siebie. To jest taka energia już bardziej duchowa i ona jest wysoce kreacyjna i taka bardzo głęboka. I też czasami na moich mediach się dzieliłam takim doświadczeniem, że był taki okres kilku miesięcy mojego życia, gdzie sama postanowiłam po prostu wejść świadomie w celibat. I to był jeden z najbardziej seksualnych okresów mojego życia, gdzie i to był celibat, gdzie ja się nie masturbowałam, nie oglądałam pornografii, nie dotykałam się. To był moment, kiedy ja po prostu płynęłam na tej energii i ona po prostu nadbudowywała się we mnie i naprawdę niesamowite, fajne rzeczy po prostu i czułam, i robiłam. Co też czasami słyszę od niektórych mężczyzn, z którymi miałam przyjemność pracować, gdy postanawiali po prostu się nie masturbować, a przekierowywać tę energię. Ale to już wymaga głębszej praktyki. Natomiast tak, to zdecydowanie bycie w takim stanie duchowym, jak mnisi, w ogóle nie wyklucza właśnie szczęścia. Nie przekreśla tego. I seks jako taki rzeczywiście wcale nie musi być wyznacznikiem tego. Ale seksualność i tak jest zawarta w tym. To tak, tyle. Tak, ty to po prostu szerzej rozumiesz. Mi chodziło o typu... Tak, mi chodzi o typową penetrację, jeżeli o tym już rozmawiamy, a ty to rozciągasz i oczywiście tu masz większą wiedzę, więc nie za bardzo mam tutaj pole do polemiki. Jednocześnie wiem, o co ci chodzi i zgadzam się z tym, że to jest dużo szerszy kontekst, czyli ta intymność, to co opowiadałaś i cały seks, to też nie jest tylko penetracja i tego też się trochę teraz uczę, no bo właśnie ta pornografia wpoiła, że to musi wyglądać tak, tak, tak i tak, a nie zrobiła całego tego kontekstu, więc też trochę pokazuję to na swoich mediach. Że właśnie, żeby o tej drugiej strony, żeby niczego nie oczekiwać, zrobić dużo fajnych uczynków, dużo miłych, przyjemnych rzeczy i niczego nie oczekiwać, a kobieta i tak poczuje bardzo podobne rzeczy, które by mogła poczuć przy seksie. Jak nie lepsze często. Właśnie. To jest przepiękne właśnie. To jest piękna cecha w ogóle, kiedy mężczyźni przejawiają coś takiego wewnątrz relacji ze swoimi partnerkami. Panowie, jeśli mnie oglądacie i słuchacie, ja mam dużo panów, którzy są moimi subskrybentami, to jest super rada, proszę ją wdrożyć, dziewczyny będą zachwycone. W każdym razie, co u ciebie w tle się robi? Czym mógłbyś się pochwalić? Jakie są twoje plany, którymi będziesz mógł niedługo się pochwalić właśnie na zewnątrz w najbliższym czasie? Właśnie, rozmawialiśmy o tym, że interesuje się więcej kobiet, czyli obserwuję mnie, powiedzmy 80% są kobiety i wymyślałem właśnie bardziej, żeby rozszerzyć to rudego romantyka na samiec alfa XXI wieku. Mam taką serię, tylko ta sama seria pod płaszczykiem rudego romantyka wydaje mi się, że nie działa tak dobrze, jakbym to zrobił osobno. Dlatego zastanawiam się, czy nie założyć drugiego kanału, który będzie właśnie bardziej radami, ale w stylu męskim, bo to, co wszystko tutaj robię, to jest piękne podrywanie kobiet, ale to wszystko jest takie otoczone taką właśnie takim przekazem bardziej pod kobiety, a nie takim twardym do mężczyzn, zrób to i to, nie opierdzielaj się. Aha.
Chodzi mi o sam sposób komunikacji, bo to też ma duże znaczenie przez to, kto mnie będzie potem obserwować. No bo kobiety raczej tego nie będą obserwować. Ja będę mówił, nie staraj się, ogarnij się w życiu ten, tylko ja właśnie takie bardzo stonowane robię te filmiki, przez co według mnie nie mam hejterów, bo jedna osoba w przeciągu 2 lat napisała mi, może 2, niemiły komentarz, z czego niektóre to nawet nie były niemiłe, tylko konstruktywna krytyka. Bo takie niemiłe to może 2 komentarze, więc jakby na to, czym się zajmuję, co może się wydawać pedalskie, bo romantyzm w ogóle kojarzy się trochę ze słabością. Jedna kobieta mi też raz napisała, że romantyzm kojarzy się ze słabym mężczyzną, a ja chcę dokładnie odwrotny efekt zrobić, czyli że to jest właśnie ta siła, to co powiedziałeś, że mówienie o swoich emocjach, to z jednej strony jest dla niektórych słabość, bo on facet a gada o emocjach, a z drugiej strony ty się otwierasz, tak? Czyli to, co mężczyzna robi, na przykład jak mężczyzna chce być twardy, podnieść poziom testosteronu, to musi otworzyć klatkę, wypiąć ją do przodu. Jednocześnie to znaczy, że on jest gotowy na przyjęcie ciosu, a tu są najdelikatniejsze narządy od przodu, które może cię zranić. Jak się skulisz, to cię nie zrani, a ty musisz się wypiąć. I tak samo w relacji musisz się wypiąć, otworzyć na kobietę, na swoją partnerkę, żeby ona mogła cię zranić. Ona tego nie wykorzysta, ale jak ty się przed nią otworzysz, to ona się też otworzy i tu właśnie się dzieje magia tego związku. Oj tak, oj tak. To naprawdę aż, no, aż świetnie mi się to słuchało. No nie ma nic bardziej właśnie takiego pociągającego od właśnie takiej ekspozycji przed osobą, która cię wybiera i pokazaniem się jej w pełni i jednocześnie z takim wiem, że mam w sobie bestię i mógłbym zrobić naprawdę masę krzywdy na całym świecie, gdybym moją wewnętrzną krzywdę wywalił na zewnątrz. Ale przy tobie wybieram tego nie robić. Ale miej świadomość, że to mam. I nie mówię tego, żebyś była przestraszona, ale mam coś takiego. Ja sam czasami się tego boję nawet odrobinę. Ale wybieram tego nie robić. Otwartość na emocje i taki i mówienie o emocjach to nie tylko takie jestem smutny, ale jestem na ciebie wkurwiony. To jest też coś takiego. I wiele tego w ogóle nie postrzega jako mówienie o emocjach, a to jest też mówienie o emocjach. Czasami mi się zdarzy słyszeć i ja bardzo cenię ten moment, kiedy mi mąż mi powie, to jest ten moment, moja droga, kiedy ja cię nienawidzę. Ogólnie to ja cię kocham, ale w tym momencie to cię nienawidzę. To się zdarza. No to też bardzo. To się zdarza, bardzo. Natomiast nasza miłość jest jakby większa od tego i na to mamy miejsce. Na to mamy miejsce, bo ja mu też bardzo często mówię, chcę z tobą być, chcę się z tobą zestarzeć, do czasu, aż któryś z nas pierwsze umrze. Chcę tego, ale kurna, w tym momencie to ja bym cię łyżeczką zadźgała. W tym momencie to ja ci po prostu darzę szczerą nienawiścią. I to jest okej. Okay. I to jest okej, okay, bo to, że my to wypowiadamy, to nie znaczy, że my robimy coś z tą emocją. Jasne, rozumiem. Ona nam nie każe jakby robić czegoś, on po prostu wyrażamy, co czujemy. I jesteśmy więksi od tego. I to jest super. I to jest super. Także to tyle może właśnie chciałam dopowiedzieć. I wiesz co? Zadam ci takie teraz trochę filozoficzne pytanie. Gdybyś miał umrzeć niedługo, powiedzmy, że za jakąś godzinę i wszystko, co do tej pory stworzyłeś, by się totalnie skasowało, nie ma śladu, po prostu zero nic, nie? I wiesz, że przy tobie jest kilka najważniejszych osób, które są przy tobie. I one wezmą sobie do serca to, co im powiesz, zanim umrzesz. To co byś im powiedział? To jest taka rzecz, z którą ja mam trochę problem, w którą trochę wierzę i z którą trochę cały czas walczę, czyli bądź sobą. Wiem, że to jest takie strasznie oklepane. Jednocześnie w świecie, który z każdej strony chce nam pokazać, jak powinniśmy żyć, my robimy rzeczy, których w ogóle nie chcemy. Często za pieniądze, których nie mamy, bo pożyczamy, żeby zaimponować ludziom, których nie lubimy. Tak. Dlatego jakbym miał powiedzieć, to bądź sobą, nie daj sobie narzucić stylu życia, tylko rób to, co zawsze marzyłeś, żeby robić. Sprawdź to, czy to, co chciałeś zawsze robić, rzeczywiście ci się podoba, bo może się okazać, że to, o czym przez całe życie marzyłeś, w ogóle to ci się nie podoba. Jednocześnie sprawdź to, co chcesz robić. Jeżeli się okaże, że to jest to, to rób to dalej, a jeżeli nie, to tego po prostu nie rób i znajdź sobie inną drogę, ale nie daj sobie narzucać, żeby ktoś ci mówił, jak musisz się ubierać, gdzie musisz chodzić, co musisz mieć, posiadać, kupować, gdzie jeździć, żeby być tą wartościową osobą. No te frazesy właśnie, nie? One stały się frazesami, bo one miały taką wartość ogromną. To jest takie... Ja często się z tym mierzę na przykład.
bo mówię moim klientkom, musisz się pokochać. Ale co to znaczy pokochać siebie? A to, de facto to jest właśnie ta droga, nie? Tylko to jest taki frazes właśnie i też właśnie bądź sobą. To jest tak wielka mądrość w tym i wszyscy to wiedzą do tego stopnia, że stało się to właśnie takie wyświechtane. Ale de facto właśnie... Wyświechtane, dokładnie. Ale to się zawsze sprowadza właśnie do tego właśnie. To jest bardzo piękne. Jakkolwiek może wydawać się płytkie. Wydaje się płytkie tylko dla ludzi, którzy no nie dążą do tego, żeby właśnie być autentycznymi, być sobą. Dla nich wydaje się to właśnie płytkie. Ale to bardzo Ci dziękuję. Moje takie ostatnie pytanie na dzisiaj, Bartosz, powiedz, gdybyś miał przed sobą taką młodszą wersję siebie, 5, 10, 15 lat, co byś mu powiedział? 5, 10, 15. No to w każdej z tych prawdopodobnie powiedziałbym zaufaj sobie. I uwierz w siebie, bo to są, i znowu to są takie frazesy, to co powiedziałaś, jednocześnie bardzo brakuje mi dzisiaj z perspektywy tego, co robiłem kiedyś, pewności siebie po prostu. To jest tak jak dzisiaj, bałem się tutaj przyjść z tobą rozmawiać, bo to jest pierwsza taka moja rozmowa, gdzie teraz na spontanie mówię wszystko z głowy, zazwyczaj to mam prompter, mam wszystko napisane, przygotowane, przez 2 dni sprawdzane, poprawiane i wtedy dopiero tutaj jest na żywo. No i boję się. No i znowu musiałem wyjść z tego schematu właśnie, przełamać, wyjść z tej strefy komfortu, przełamać to, żeby właśnie zacząć rozmawiać, czyli zaufaj sobie. No i widzisz, i wydawało mi się to takie straszne, a my teraz rozmawiamy i genialnie się czuję. Poczuję się, że rzeczywiście fajnie się wysławiam, że wszystko fajnie powiedziałem, z tobą mi się super rozmawia, ty też mi dałaś fajny feedback, fajne rzeczy mi powiedziałaś. I bałem się tego, bo sobie nie ufałem. I taka jedna rzecz dla ludzi, strach mija wtedy, kiedy coś zrobimy, bo strach najczęściej bierze się z niewiedzy, czyli niewiedzy, jak sobie poradzimy. I dopiero znamy się na tyle, na ile się sprawdziliśmy, więc róbcie coś, nawet jak wam nie wyjdzie, no to co? Jakby nam teraz nie wyszła rozmowa, to sobie pomyślałem, co się najgorszego może stać. Najgorszego tyle, że będziesz musiała bardziej ciąć materiał, bo się będę jąkać i będziesz musiała wyrywać jakieś te najlepsze sceny. No i to była najgorsza rzecz, jaka się może stać. Nie? A jednocześnie się bałem i taką rzecz, którą bym sobie powiedział, z którą miałem od zawsze problem, to zaufaj sobie, nie bój się. Myślę, że to jest bardzo to ważne. Są w sumie dwie rzeczy, miała być jedna, więc zaufaj. Nie, no, nie, to jest okej. Okay. Myślę, że wiesz co, w kontekście tego, co powiedziałeś, to też w ogóle bardzo Ci dziękuję, że też tak bardzo szczerze po prostu mówisz, że czułeś strach przed tą rozmową. I fakt, strach znika. Myślę, że nawet nie w momencie, jak już się coś zrobi, ale jak już zaczyna się robić, że już wtedy staje się bez sensu. Ale no właśnie, zaufaj sobie tak jak no, ja zaufałam Tobie, że sobie świetnie w tym poradzisz. Bo widzę, jakie są Twoje wartości, one też odpowiadają mojemu systemowi wartości i ja po prostu wiedziałam, że dobrze robię, zapraszając Cię tutaj. Także czasami chyba warto właśnie zaufać sobie dokładnie tak, to jak, bardzo. Tak, jak inni już nam ufają. Żeby zobaczyć tę wersję siebie właśnie w nich, przejrzeć się w ich oczach odrobinę. Może faktycznie ta osoba wie trochę więcej. Czasami. Czasami. Nie mówię, że zawsze. Ale ja też potrzebowałam czasami takiej zachęty właśnie, że no, proszę powiedz. Nie, no szacun dla ciebie, że to ty mnie zaprosiłaś, czyli ty musiałaś jeszcze bardziej wyjść ze strefy komfortu. Po pierwsze, że musiałaś tu ze mną dzisiaj rozmawiać, zadawać pytania, a po drugie, że napisać do mnie, bo ja też planuję, że ktoś do mnie napisze, trochę mnie popchnie w tą stronę. To jest coś na zasadzie takiego przyciągania, więc bardzo też ci dziękuję, że mnie zaprosiłaś i wyciągnęłaś mnie z tej strefy komfortu, bo jakbyś nie napisała, to pewnie nie zrobiłbym takiego sprawdzenia samego siebie, bo to, że ja rozmawiam do kamery, która jest, na niej jest prompter i mogę sobie czytać to, co napisałem, to jest, pomimo, że ciężkie, bo dalej mam stres, że ktoś to ogląda, to tak jak teraz rozmawiamy, no to już jest w ogóle kosmos, jeżeli chodzi o stres, nie? Bo nie mam nic przeczytane, muszę się wysławiać, muszę pamiętać, jakie mam, znaczy wartości swoje pamiętam, tylko takie ubrać słowa, jak to robię fajnie na kanale, żeby nie wyszło, że tutaj na kanale super opowiadam, a nagle na żywo plącze mi się język, nie potrafię powiedzieć, wysłowić się i przekazać tego, co chcę przekazać. Więc bardzo dziękuję za to, że mnie popchnęłaś do tego, żeby pierwszy raz się przełamać i udzielić takiego wywiadu. Powiem Ci coś, co mi kiedyś powiedziano, gdy ja byłam właśnie gdzieś tam w Twojej sytuacji. Dojdziesz do punktu, w którym to Ty będziesz zapraszał.
Zobaczysz, jak to jest fajne. I będziesz mógł patrzeć na tego człowieka z drugiej strony i pomyśleć sobie, wow, doskonale cię rozumiem, byłem tam. Ale jesteś na tej drodze, to tak, to jest świetne. Także Bartosz, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie. Dziękuję ci, że postanowiłeś się wypowiedzieć. Kochani, link do mediów Bartka znajdziecie pod opisem filmu. Ja to tam załączę razem z książką, którą polecał i z tytułem książki, którą polecał. I gdybyście mieli jakieś pytania albo wątpliwości, wiecie co, wbijajcie po prostu do niego na profil na Insta. Zaobserwujcie go. Zostawcie parę lajków, jeśli macie ochotę. Content jest naprawdę super. Bardzo, bardzo przyjemnie się to ogląda. Jest niezwykle wartościowy w moim odczuciu. Bardzo polecam po prostu. Dziękuję ci jeszcze raz. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Pięknie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.